Dzień dobry, nazywam się Weronika Nowak, pochodzę z miejscowości Stróżewo w gminie Chodzież, województwo wielkopolskie. Gospodarstwo rolne prowadzę od 2015 roku razem z tatą. Zajmujemy się produkcją zwierzęcą i roślinną. Dotychczas prowadziłam z tatą produkcję zwierząt na starych budynkach, to jest około 640 sztuk. Dowiedziałam się o Gobarto 500 z internetu, gdzie podpytałam parę osób po prostu, jak sytuacja wygląda realnie, i przekonało mnie do tego, żebyśmy wybudowali nowy budynek, gdzie te nakłady pracy oczywiście są o wiele mniejsze, jak na starych budynkach, przy których mamy ściółkę. Żeby postawić budynek, potrzebne są pozwolenia. O takie pozwolenia staraliśmy się około 3 lat. Załatwienie dokumentacji przysporzyło nam bardzo dużo nerwów, ale w ostateczności w 2020 roku dopięliśmy wszystkie dokumenty do końca i w 2021 roku w kwietniu będzie pierwsze wstawienie. Zawsze marzyłam o tym, żeby sukcesywnie rozwijać swoje gospodarstwo rolne, dlatego program Gobarto 500 bardzo mi w tym pomógł. Budowę chlewni rozpoczęłam w listopadzie 2020 roku. Trwało to 5 miesięcy do dnia dzisiejszego. Aktualnie znajdujemy się w budynku na około 1000 sztuk, w którym jest wentylacja kurtynowa. Budynek posiada 24 kojce, gdzie w każdym może znajdować się jednocześnie 40 sztuk świnek. Budynek aktualnie jest na wykończeniu. Jest jeszcze przed dezynfekcją całkowitą. Za 2 tygodnie przyjadą do nas zwierzęta. Dzięki pełnej automatyzacji budynku ta praca na pewno będzie lżejsza i krótsza. Nazywam się Leszek Hadała. Jesteśmy obecnie w budynku córki. Namówiłem córkę, aby powstał w naszym gospodarstwie nowy, nowoczesny budynek, który nam ulży w pracy, skróci czas pracy i stanie się łatwiejszy będzie nam przynosił dochody, które nam pomogą w rozwijaniu dalszego gospodarstwa. W starym gospodarstwie mamy 640 tuczników. Współpracujemy z firmą Gobarto na starych budynkach około 3 lat. I teraz powstał nowy budynek, który daje nam nadzieję na dalszą współpracę w produkcji zwierzęcej. Na nowym budynku mamy wentylację kurtynową, która jest tańsza i bezpieczniejsza dla świnek. Budynek jest wyposażony w ruszt betonowy. Szambo jest w głębokości 1,60 m. Ten ruszt nam ułatwi pracę w gospodarstwie, ponieważ 2 razy do roku będziemy opróżniać je i rozwozić gnojowice na pola w naszym gospodarstwie. Cieszę się, że za 2 tygodnie będzie pierwsze wstawienie świnek, warchlaka, hodowli polskiej. Lubię pracę ze zwierzętami. Produkcję zwierzęcą prowadzę od kilkudziesięciu lat. Podsumowując, czekamy na przyjazd zwierząt, aby nowy budynek zaczął przynosić nam zyski. Jednocześnie zaczynamy nowy etap funkcjonowania naszego nowoczesnego gospodarstwa.